Witajcie serdecznie, z tej strony Repus, oto jest siódmy odcinek z Majesty. Z reguły na Warhammerze na siódmym odcinku kończyłem serię, tak się złożyło, zauważyłem, dużo serii tak się pokończyło. Natomiast w tym siódmym odcinku liczę, że nie kończymy jeszcze serii z Majesty, natomiast co kończymy? Kończymy misję na poziomie Advanced, czyli średnio zaawansowanym, bo zostały nam dwie, czyli The Clash of Empires oraz Rise of the Ratmen, które sobie troszkę pograłem sobie przed nagraniem tego. Zauważyłem w ogóle, że mamy też misję Master tutaj, gdzie ja się boję już jak to będzie wyglądać i nawet będę miał podejść do tego. Ale jak wspominałem w poprzednim odcinku, mam zamiar przejść tą grę całą. W takim razie zacznijmy sobie Clash of the Empires. My liege, I'm pleased to report that our newest northern settlement has been most prosperous. The first season's harvest is in and our marketplaces are thriving. There is one small problem, however. It seems that certain goblin and ratman factions are bent on exterminating each other. While this might normally be cause for celebration, their chosen field of battle seems to be centered rather squarely upon our new village. I fear that in their rush to destroy each other, our settlement will be overrun. Your subjects urge you to take action before they are swept away by torrents of these foul vermin. Dokładnie. Sytuacja jest taka, tak jak nasz pan tutaj powiedział, że mamy szczury oraz gobliny, które toczą ze sobą wojnę. Problem jest taki, że toczą one wojnę... Pośrodku tej wojny jesteśmy my. To tak jakby, wiecie, Niemcy i Rosjanie się biją, a pośrodku jesteśmy my. No i tak to wygląda. Zacznijmy sobie continue. Ważne jest, żeby w tej misji dobrze się zrespić. Jest nie najgorzej. Mogło być gorzej. Nie ukrywam. Szybko. No my... Kurwa, schował się. No nie mogę. Nie mogę z tego typa pezanta, bo on jak się schowa, to on teraz pół godziny mu zajmie, zanim postanowi sobie robić rzeczy. No, debil pieprzony. Natomiast tak, mamy tak, właśnie gobliny i mamy szczury. Na początek najlepiej ściągnąć jest szczury. Dlaczego? Ponieważ gobliny mają właśnie te wieżyczki i one mają całą tutaj... całą infrastrukturę, tak to nazwijmy, żeby z nami walczyć. Natomiast ratmeny mają tylko te swoje, nazwijmy, siedziby. Dlatego musimy się skupić na szczurach, a później na goblinach. Natomiast tak, musimy się otoczyć guardhouse'ami. Niestety ci goście mają to do siebie, że oni lubią sobie pobiec i sobie zginąć. Ci kapłani. A jako, że z nimi zaczynamy, to nie... No tak, teoretycznie mogłem skasować ten budynek i sobie zbudować templa pod tych, co będę mógł później paladynki robić. Ale jako, że z nimi zaczynamy, a potrzebujemy ich szybko do odkrycia kawałka mapy chociażby, żeby być w stanie zbudować zaraz guardhouse'y, to już będzie to poświęcenie, na które będę gotów. Muszę być niestety gotów. Dobra, gnomy. Was robimy. Istotne tutaj też jest, żeby w guardhouse'ach pójść w upgrade'owanych tych w ogóle na maksa. Czyli że z upgrade'owanych żołnierzy i tak dalej. Bo potrzebujemy, żeby te skurczybąki nas chroniły. Bo będą się tutaj działy takie rzeczy, że ja pierdzielę. Gnomy, widzę, gobliny tutaj się porobiły po tej stronie. Dlatego w sumie dobrze, trzeba mieć to na uwadze. I na razie nie musimy w sumie mieć drugiego poziomu zamku. To może sobie poczekać. Co byśmy sobie zrobili, to bym zrobił sobie jeszcze jednego guardhouse'a, jakby stąd chcieli iść. Bo mówię, szczury są łatwiejsze trochę. Od razu sobie zróbmy tutaj cel na szczury. Blacksmitha rozbudujmy. Tutaj mam to, co chcę. A nie, wyrąbał się ten ziomek. Ważne jest, żeby dawać im te cele, by te debile się skupiały na tych celach, a nie na samobójczym umieraniu. Mówię o tych kapłanach Fervusa. Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to oni robią tutaj nam... tego, jak się nazywał, kamikadze. W ogóle, a propos kamikadze i Japonii, takiego zajebistego mema widziałem z tym Oppenheimerem i Barbie, że Barbie, taka uśmiechnięta, my first product was launched in Japan. Tymczasem Oppenheimer. To było zajebiste. Jeżeli ktoś nie rozumie angielskiego, to już tłumaczę, że Barbie, mój pierwszy produkt i launch, czyli powiedzmy, wyleciał, tak to nazwijmy, pojawił się w Japonii. Tymczasem Oppenheimer i jego bomba atomowa. A jego produkt był taki zajebisty, że aż go wysłali dwa razy. Dobra, weteran gardy. Weteran gardy są troszkę bardziej istotne niż
sam fakt, że jeden Guardhouse będzie niezupgrade'owany. Myślę, że chronimy się dobrze. Jakbym tylko miał jakieś pieniądze, bym tam wysłał. O, i dla przykładu, tutaj dzieje się taka rzecz, że mamy tutaj ratmanów, którzy biją się z goblinami. I oni się akurat biją na granicę naszego królestwa. I musimy się przed tym chronić, przed tym uważać. Dawaj, dobra. Kurczę, nie myślałem, że chociaż stówę będę miał, żeby im tutaj to zlecić. Bo niech oni sobie śmiało idą tam i napieprzają ich budynki. No napieprzać ich budynki, no. Nie tylko postacie, kurde bele. I tu jeszcze ten olbrzym się pojawił. A temu zaraz się mikstury skończą. Chyba się skończyły. Więc będzie wo, coś tam sobie powie śmiesznego. Bo się wywali na głupi ryj. Ej, nie, jeszcze żyje skubany. Przepraszam cię bardzo, zbyt szybko cię skreśliłem. A ty mnie tutaj zaskoczyłeś. Słuchajcie, bardzo lubię takie zaskoczenia. Jeżeli powiem o kimś, że jest gównem, a ten mi ktoś udowodni, że nie jest gównem, jak ja bardzo to lubię. W większości przypadków akurat na przykład. Bo czasami ktoś zasługuje na miano gówno, a wyjątkowo zrobi coś dobrego, nazwijmy. Jak na przykład ten, co się w Renówce wypierdolił w Krakowie. Jeżeli by zrobił coś cudem dobrego, nagle by się okazało, że 10 zł dał na przelew na jakieś akcje charytatywne, to za mało, żeby usprawiedliwić to, że zamordował dwójkę swoich kolegów, będąc najebanym, chociaż sami też troszkę winni temu są, no bo wątpię, żeby nie wiedzieli, że wsiadają do auta najebanego typa. Ale sam fakt po prostu tego, że gość zdecydował się jeździć, no tutaj kuźwa, że nikt mu nie zwrócił uwagi, to nie usprawiedliwia go, że to zrobił. A taka fajowa ciekawostka, nie wiem, czy kamera ma dobry fokus w ogóle, bo widziałem w zeszłym odcinku, fokus był zjebany kompletnie, może to... Dlaczego będzie teraz na nagraniu? Taka ciekawostka, wspominałem chyba na poprzednim odcinku, że akurat jak wracałem z Poznania, w tym momencie gościu odstrzelił narzeczonego byłej oraz siebie. Ale przypadek, ale opowiadałem chyba, bo też wspomniałem, że raz jak wracałem z Koszalina, to akurat palił się escape room z 16-latkami. Co za porąbany przypadek. Wiecie, niby tych 16-latek nie znałem, ale kurde wyświetlały mi się wtedy w znajomych na Facebooku. I to było, nie, to takie dziwne było, że nagle się wyświetlają, a nie wiem, po kilku tygodniach to nie żyją. No to nie jest akurat śmieszne, no. To nie jest ten debil w Renówce, żeby się śmiać po prostu. Tutaj dużo osób chodzi do escape roomów i to nie jest nic takiego, co powinno doprowadzić do śmierci. To dużo gadam, odcinek się wydłuża, a miał być krótki, bo miały być tylko dwie misje. Ale oni są fajnie w ogóle rozstawieni. Ci tak wzdłuż prawej ściany, ci gdzieś na południu. Mi się podoba szczerze takie ustawienie, na zasadzie, że aż tak nie są wymieszani, że ja kompletnie stoję po środku. Mapa mogła być o wiele trudniejsza, to nie ukrywam. A idzie na razie całkiem ładnie. Zbudujmy sobie Warriors Guilda w tym momencie. Zbudujmy sobie gdzieś po tej stronie. O, widzę tutaj, ten sewery się pokazały. Weźcie to, wyczyście później. Mam nadzieję, że gościu mi nie postanowi zacząć walić Warrior Guilda i ściągnął go, zanim zrobi jakiś mi większy damage. O, i ktoś mi się wypierdzielił, no. Lamusie pieprzony, gówniarzu zasrany, zajebany. O, jakieś yeti się pojawiło mi pomóc. Wendigo, kuźwa, nie, Wendigo w każdej historii są takie popierdolone. Nasi tutaj kultyści ich przekonali do siebie. Ciekawe, czy bym wywalił tych kultystów na zasadzie ich budynek, tak jak wspominałem. Chyba wspominałem, czy myślałem. Ci Wendigo by się pojawili, czy nie. Czy to jest po prostu zależy, że budynek tych kultystów musi stać, żeby się Wendigo pojawili. O! Też taka lipna sytuacja, którą musimy się zająć. I Wendig wyskoczył, że pojawiły się wieże goblinów. Tutaj będzie problem, jeżeli rogowie będą chcieli biec, chociaż nie pojawiły się aż tak w złym miejscu. Nie wiem, czy z nich by się respili przeciwnicy. Nawet nie są na tyle złym miejscu, żeby po bossa podatkowy na pizdę dostawał, kiedy by szedł do rogów. Ale tak czy tak bym ich wyczyścił. Szczególnie, że przy czyszczeniu ich oczywiście nasze postacie, nasi ludzie dostaliby expa. Tutaj niestety i do wieży obnężniczej, nimi też będzie trzeba zaraz się zająć. Jak tylko je wyczyszczę, mam do szczurów lepszy dostęp i to praktycznie będzie wyczyszczenie szczurów w tym momencie, bo one mnie blokowały od tego, żebym wysłał tam coś silniejszego,
Jakby się już wyłożyli, to mógłbym z palcem w dupie to zrobić. O, wieże padły. Ale spróbujmy tutaj coś wysłać chociażby na tą wieżę. I niech coś podejdzie najlepiej, żeby zaraz Guardman nie dostał pieniędzy, bo na cholerę mu pieniądze. Chyba, że on... Dobra, ktoś tutaj dostał pieniądz także. Chyba, że on sam może się healać i kupować rzeczy, bo mam moda na ulepszonych Guardsmenów. Więc to jest prawdopodobne. Ho, dałem nagrodę. A tak się składa, że akurat nie nasi przychodzą się nimi zająć, tylko przyszli się zająć nimi gobliny. Całkiem nieźle sobie radzą tutaj z nimi, a przy okazji nasz Rogue też przyszedł się pobawić. Troszkę mi brakuje pieniądzu, bo on sobie poupgrade'ował rzeczy tutaj. A jeszcze mam wojowników do porekrutowania. Wolę wojowników niż tych Warrior Discord. Dlatego, że wojownicy... Znaczy, Warrior Discord są silniejsi, ale oni praktycznie na ciągłym kurwie chodzą. Na pełnym berserku. Co sprawia, że nie kupują potek i idą na samobójcze akcje. Co niestety sprawia, że giną. A taki wojownik jest odważny, on idzie często napierdzielać się nawet z jakimś większym wyzwaniem, ryzykując własnym zdrowiem, życiem i tak dalej. Ale natomiast kupuje potki, kupuje ulepszenia i jest bardziej rozważny. Dlatego uważam, że lepiej jest pójść na takiego warriora, niż chce pójść w takiego warrior discorda, który jest po prostu berserkiem. A, tutaj ratmani jeszcze troszkę są. No mówię, wyczyszczę ich, a później będę tutaj chyba od północy tak na południe sobie szedł, czyszcząc ich. Bez paladynek niestety dzisiaj, ale... Dzisiaj, w tej misji, ale obiecuję, że w kolejnej już będą. No i się zrespili teraz właśnie, dosłownie w tym momencie, w tej sekundzie. I tu potrzebuję reakcji naszych bohaterów, którzy zaczną to napieprzać. Oraz gnomów, którzy skupią... gnoli, którzy skupią się na odbudowie budynków, a kiedy przeciwnik postanowi je niszczyć. Pójdę sobie troszkę w bohaterów w tym momencie. Nawet jest prawdopodobieństwo, ale wątpię, że skończymy tą misję z pierwszopoziomowym zamkiem. Dlatego wątpię, że... Znaczy tak, pójdę bohaterów. Aż tak źle nie idzie w tej misji, całkiem dobrze. Jakoś napieprzamy. Natomiast jest szansa, że skończymy to szybko. Ale jest też szansa, że nie. I cały czas jest możliwość, że skończymy z pierwszym poziomem zamku. Chociaż wątpię. Teraz sobie właśnie uświadomiłem, jaką głupotę przed chwilą powiedziałem. I przepraszam, jest to wskutek tego, że... Kurna. Ten się wyjebał. Jest to skutek między innymi tego, że jestem na... Dla mnie dużej dawce kofeiny, bo około pół grama. O, tak ktoś może zabić, prawdopodobnie tak. No i... Dodatkowo, że już jeden odcinek dzisiaj nagrałem i dawno w sumie, tak na serio, nie nagrywałem dwóch odcinków jednego dnia. I jest to taki miły powrót do korzeni, bo kiedyś te odcinki leciałem masowo. Kurna, znowu jakiś wojownik się wypieprzył. Potionek nie macie, lamusy! Natomiast niekoniecznie te odcinki były dobre, ale jednak miło trzeba się jakoś tego wrócić. Tumpiej potki, cofaj się, lamusie, nie giń! Przeżył na jednym hapsie, jak ja w lolu, kuźwa. Nie no, żartuję się, zawsze wypierdalam, to gimmick zawsze ginie. Znaczy, przeżywa, widzicie? Widzicie? Muszę wyrobić formę z powrotem. To będzie dobrze, to niedługo może ruszymy strumyki z Warhammera, Total War'a. Niedługo, czyli... W tym roku. I może wtedy jakoś to pójdzie. Albo może jeszcze strumyki z Dead Space'a będą. I będę się wtedy bał na żywo. I wyzywać, i kurwić. Na przykład. Nasi przy okazji idą sobie na szturm i atakują wrogów. Mi to pasuje. Jeszcze mamy rogów do rozbudowania, później warriorów. I dopiero wtedy skupimy się na kolejnym poziomie. Duża ilość bohaterów to oznacza, że to, że będą dużo rzeczy robić. A to oznacza, że będzie dużo pieniędzy, to oznacza, że będą dużo rzeczy kupować, to oznacza, że będą silni, bo będą mieli itemy, a to oznacza, że będziemy mieli przy okazji kasę, bo będą rzeczy kupować. Ale nie na przykład jak nam gnom ginie i musimy dać 100 zł na niego wydać. Kuźwa gościu, wiesz co to 100 zł? Wiesz co bym kupił za 100 zł? Dwie paczki lejsów prawdopodobnie i sześciopak piwa. I na tym by się to skończyło. O, jeszcze z dupy strony mi się zrespili, knojki. Musimy szybko rogów porobić, może tutaj pomogą chociaż troszkę. O, czem ja się kuźwa tutaj za nadzieję trzymam. Oczywiście, że nie pomogą. Pójdą oczywiście za pieniędzmi. Nawet nie idą za pieniędzmi, bo tam nikt tego nie klepie gówno. Abyśmy już szczury kończyli powoli.
Plus tego, jakbyśmy mieli drugi poziom zamku, to byłoby to, że Magic Bazaar byśmy byli w stanie zrobić, czyli bazar, market? Jak się nazywa bazar? Bazar chyba jest po polsku też. No ten, budynek z magicznymi itemkami. I fajnie by było. Ponieważ oni by szybciej popieprzali, szczególnie wojownikom by się to się przydało, bo są wolni. Ale również by mieli zwiększoną siłę, regenerację itd. itp. A Ratmeni, to ja widzę, że oni cały czas robią te budynki. To nie wiem, czy oni mają, muszą mieć dwa budynki, czy coś. Ale ja widzę, że tutaj się znowu jakiś budynek pojawił. Myślałem, że mi się przewidziało i po prostu przeoczyłem na ten budynek. Okazuje się, że nie. Dobra, chyba ostatni ten Ratnes został zniszczony. Tam będzie trzeba zająć się goblinami. Widzę, że wieże goblinów już poczyścili. To jest dobra informacja. A poróbmy sobie Net Warrior Discorda, spróbujmy. Zobaczcie, jak się szybko wypieprzy. Ej, rzeczywiście, te wieże goblinów są poczyszczone praktycznie prawie całe. Czyli myślicie, że ten ranger właśnie spierdolił poza mapę. Czy ty, gościu, nie masz co robić na tej mapie, że sobie idziesz na wycieczki w świat? Wypraszam sobie to bardzo. Ale tak się nie powinno ich zachowywać, kolego, mój drogi. Dobra, no musiałem gościa wychilać, ale powoli już ciśniemy. A jeszcze żaden Warrior Discord mi nie zginął. No ten był, w tym razie by zginął, jakbym mu nie pomógł. Ale idzie dobrze. No, zostały kilka siedzib do zniszczenia, a ja zaraz będę miał pieniążki na drugi poziom zamku. A wtedy jakbyśmy sobie porobili na przykład tą kryptę, tych kapanów, kapanki krypty, no to dopiero byśmy się rozkręcili, szczególnie jakbyśmy mieli dwóch poborców podatkowych, bo ten jeden nie wyrabia i podejmuje, jak to poborca podatkowy, głupie decyzje. Ja nie wyobrażam sobie gry bez moda na lepszego poborca podatkowego. Bo on normalnie chodził taką prędkością, jak ci wojownicy. Więc o wiele wolniej bym zbierał pieniądze i to by to jest po prostu o stopień trudniejszą grę bym miał, tak to się wyraża. A tak jest całkiem łatwo. Łatwiej przynajmniej, tak się wyrażę. Nie żebym narzekał czy coś. Cieszę się, bo rzeczywiście ciężko byłoby do tego to ugryźć bez tego ułatwienia. Dodatkowo gram na modzie, który ulepsza żołnierzy, tych tutaj City Guardów i tak dalej. Z tego co zauważyłem, oni zdobywają poziomy, mają to chyba w nawiasie ma trzeci poziom, jak możecie zauważyć. I chyba nie kupują itemów, przynajmniej nie mam żadnego tutaj okienka, żeby sobie to przeczytać. Ale chyba, no chyba nie kupują. Po prostu się ekspią i są z czasem silniejsi, jak toczą pojedynki. O, dwóch Warrior Discordów mi zginęło w międzyczasie. Więc jednak się zdarzyła taka sytuacja. Nie chcę mieć drugich tutaj, tych kapanów od Ferwusa, kiedy oni są niewyekspieni, to nie zamiatają. Tego sobie zrobię zwykłych warriorów i niech sobie kupują rzeczy i idą się bawić w pole, w las, jak zwał, tak zwał. A tutaj kolejny resp stworów. W międzyczasie ja już kończę, cyk, pcham do przodu. Rogami to kurna zniszczę, bo płacąc im, żeby robili rzeczy. I chyba kończymy, bo mamy tutaj chyba z 10 bohaterów. Na tym ostatnim budynku, który mamy do zniszczenia. I... You are victorious, my majesty! At last, our streets are peaceful again. Albeit drenched in goblin spittle and littered with rat dander. Hopefully, these two factions have thoroughly spent their pointless aggressions. Now, if you'll excuse me, your majesty, I need a good bath. No i udało się. Jeszcze gościu poszedł się wykąpać. Zajebiście. Więc zróbmy w takim razie ostatnią misję, którą rozgrywając wcześniej nie skończyłem. A to dlatego, że trzeba przy niej pamiętać o wielu rzeczach. Zacznijmy na razie grę. Tutaj tak, żeby nam powiedział gościu, o co chodzi. Rumors have reached our ears of a new ruler among ratkind. A rodent with a taste for surface conquest. We must be vigilant against a potential Ratman invasion. If they choose to strike, we must target their new leader. Without their ruler, the Ratman will not be able to maintain such an onslaught. Dokładnie. Dokładnie tak, ponieważ pojawiają się szczury, które się mnożą, skaweny ich zasrane. I musimy po prostu je wyjaśnić. I mają tutaj nowego przywódcę, Rat King się nazywa. Ratkind? W sumie Ratkind. Ale fajna gra słów, że szczurzo uprzejmy. Zamiast Rat King.
I ważna rzecz, opowiem najpierw, żebym sam może przypomniał o niektórych rzeczach, które bym zapomniał. Będziemy mieli na mapie dużo losowych budynków rozstawionych. Je wszystkie, dosłownie wszystkie co do jednego musimy olać. Musimy kliknąć na każdym, żeby poborca podatkowy nie szedł tam zbierać, ani żeby nie były naprawiane. Dodatkowo nie mamy gnomów podczas nie mamy podczas tej misji. Co sprawia, że my jesteśmy ograniczeni do pizantów. Chyba mamy drugi poziom zamku, więc przynajmniej pezantów będziemy mieli 4 do dyspozycji. Natomiast będziemy musieli szybko guardhousy pobudować, ponieważ mamy od cholery tych ścieków, z których szczury mogą wychodzić. Dlatego zaczynajmy. Pozycja, kuźwa, mogła być lepsza. Więc tak, szybko. Weź mi kolego, koledzy, zbudujcie mi tutaj tego i tu healing potion. I szybko musimy wyłączyć na całym świecie wszystko. Ktoś powie, ale repus, to może postaw tam guardhouse'a, żeby to chronił. No kurwa, uwierzcie mi, że sam guardhouse nie starczy. Testowałem już tą opcję, nawet jak tutaj mamy... to gówno do... O, to już niszczą ten budynek. Blacksmitha mamy. To nawet Blacksmitha nie ma sensu tutaj chronić. Grałem grę, gdzie była, on był bardzo blisko mnie. Ale tak czy tak, powiedzmy blisko, ale daleko, bliżej niż teraz. I nic to nie dało. To nie dałoby nic. Bo ten Blacksmith musiałby być trzeci w kulach. To by nie dało nic. Natomiast możemy elfy robić. Elfy się jak najbardiej przydadzą, bo to są szybkie popierdalacze akurat. I pod tym względem będą bardzo przydatne. Proszę tutaj, zacznijcie działać. Chyba mi się Ranger wywalił na tym typie, co teraz spele rzuca, niestety. Musimy zbudować własnego Blacksmitha. I tak, nie mamy Magic Bazaar, ale możemy Magic Bazaar... A nie, możemy dopiero zbudować Magic Bazaar. Weź to od razu mi znisz, bo bym tu postawił kolejnego guardhouse'a. Musimy je pobudować jak porąbani. Tutaj też zbuduję. I tu bym właśnie zbudował. Guardhouse'y też się przydadzą na drugi poziom. Bo potrzebujemy ludzi, którzy będą nam chronić terenów wewnętrznych, kiedy my będziemy prowadzić cokolwiek tutaj, nazwijmy się, rozbudować. O, Ina tutaj mamy, więc nie ma co się srać na razie szybko. Jest akurat blisko. Dawać pezanty, zapierdalać! Elfy! Ty się skup tylko na tych, nie wiem, powyżej 50, bo mi będziesz chodzić i zdychać pewnie dosyć często. Mam nadzieję, że o żadnym budynku nie zapomniałem. To jest właśnie irytujące w tej misji, że tutaj nie ma sensu zbawić się w restarty, jeżeli coś tylko nie pójdzie, ponieważ jest tyle rzeczy do zrobienia na start, jak się tylko pojawia. Szkoda na to nerwów. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy... Zróbmy to, tego templa, bo potrzebujemy paladynek. No fun at all, czyli elf mi zdech, niestety. Czy mamy rogów maksymalnych? Mamy. Szybko arrowy tutaj rozbudowywać. Weteran gardy jak tylko jest. Arrowy. Pójdziemy zaraz paladynki. To powinno bardzo ładnie przyspieszyć. Tutaj progres i przeżycie. Zwiększyć szansę na przeżycie. No przyspieszyć mało to przyspieszy, bo jesteśmy skupieni tylko na pezantach. Jak ten gościu mi tylko pyrknie w tego Warrior Guilda, ma przesrane. City gardy ruszyć się tam od razu. Weteran gardy. Tutaj lepsze weapony. Tutaj monki. Albo nawet... to przynajmniej nie mąka ze świerszczy, badumc. I na razie jesteśmy, mamy ogarnięte. Wszystko, co musiałem na szybko rozbudować, jest na razie rozbudowane. Może mam jakąś szansę na przeżycie. O, jak widzicie, już tutaj mnie napieprzają. Na południe, jakby tylko tam pezanci. Nie, idź tu, debilu! Olej to! Daj temu umrzeć. Ale szybko pomóżcie tu. No nie chcę, żeby mi ten budynek zniszczyli, ten dzielipak, oni mi go zniszczą, zanim on się zbuduje w ogóle. No nie gadaj, że mi rozpierdolą Warrior Guilda. Że gdzie są Rangery pierdolony? Zwracaj tu, debilu, kuźwa, jakby cię klepali tutaj na mordę, to byś przyszedł, a tak to cię nie ma, lemusie, nie ma. Kuźwa, potionów za to. Gdzie są pezanci pierdolone? Po chuj tego guardhouse'a odbudowujesz, kuźwa, jak to jest do odbudowania, zaraz mi spierdolą. Gdzie są ci weterani, kuźwa, no... Oni są tu potrzebni i se chodzą gdzieś na zachodzie. Kuj mi rozpierdolili. W dupę. Przepraszam, że się tak denerwuję i wyrażam. Przepraszam, że tak się wyrażam, bo się denerwuję. O tak bardziej. No i tu gnomy by się bardzo akurat przydały. Wam powiem, bo w tym przypadku one by popieprzały lewo i prawo. A tak starczy, że jakiś szczur wyjdzie z kanałów, ugryzie sobie
tutaj wieżę, czy cokolwiek innego, jakiś domek. I te pezanty od razu tam lecą w trójkę, czwórkę naprawiać jeden budynek na po drugiej stronie mapy. Gdzie w międzyczasie mam dwa budynki już do budowy. W tym przypadku problem jest trochę na odwrót w porównaniu z poprzednimi tutaj, ze wszystkimi w sumie misjami. Czyli, że mam dużo pieniędzy, a nie mam jak ich wykorzystać. Mam pierdolonych pezantów tylko na swoje usługi. A oni są powolni, że ja pierdziulę. No i teraz Magic Bazaar mi się zbudował, więc mam nadzieję, że kupicie tutaj pezanci podki na prędkość, bo to by się wam przydało bardzo. No i paladynka mi jakimś cudem wykitowała. Pamiętacie, jak wspominałem, że mam dużo pieniędzy, no to postanowili to zmienić, ubijając mi bardzo drogich bohaterów podczas walk. No ja nie wytrzymiem, kurde bele. Wow, fuck, tutaj szybko. Reakcja potrzebna, akcja, reakcja. Cztery paladynki mamy. Niestety nie mamy tutaj tego budynku na leczenie od kapłanów. Mam nadzieję, że sobie poradzicie w czwórkę na pierwszych poziomach. A propos tych, jakaś lecznica by się przydała tutaj. Zróbmy to sobie. Kurwa, dają radę. Nie mam jaki pomóc, tylko ej, se zdechła. Akurat jak rzuciłem na nią spela, niestety. Trochę lipa. Magic Bazaar se rozbuduje na maksa przy okazji, w międzyczasie. Idzie najgorzej. Tu Trading Post jeszcze istnieje. No zaraz, już niedługo. Ale jeszcze istnieje, co ciekawe. Niestety nie widzę jeszcze lokacji tego Rat Kinga. Tam Rat Kinda. Kinda. A dodatkowo mnie tutaj przyszedł atakować, nawet mi się ten budynek dla Rangerów nie zbudował. Na szczęście kuzyn Rangerów, inny Ranger, postanowił powstrzymać tego szczura, który robił tutaj dymy. Troszkę mi podpalili tutaj niektóre budynki, podniszczyli, ale... Widzicie, że dzielne pezanty, kurwa w dupie to mam, robię trzeci poziom i niech będzie sześć pezantów, którzy będą latać tutaj. To mnie troszkę irytuje, że jest ich tak mało. Niech tutaj zbudują ten zamek. Jedna się tym zajmie dokładnie w międzyczasie i ktoś dokończy tego tutaj. Aaaa, chuje wyszli i pewnie nie dokończą nigdy. Fontanna nawet jest uszkodzona. Dobra, musimy odkryć okolice. Mi się zdaje, że w tym prawym górnym rogu jest ten Ratkind. Bo stamtąd wychodzą dosyć silne szczury akurat, w tamtej okolicy. Więc rzucę im tutaj nagrodę, żeby się tym zajęli. Znowu jestem w chwili, gdzie mam dużo pieniędzy, a nie mam co z nimi zrobić, bo mi za wolno tutaj się wszystko dzieje. Teoretycznie mogę upgrade'ować świątynie, ale one nie dają nic bohaterom, tutaj jakichś bonusów ani nic. Więc to akurat jest troszkę lipa. Szybko rozbuję do drugiego poziomu. Jedyne co one robią? To dają mi możliwość używania lepszych speli. Tam kolejnych speli. A to troszkę akurat dla mnie za mało. Zbudujmy sobie świątynię kolejną. Tutaj na przykład. Tej Heli. Niech kryje mi Magic Bazaar. Tutaj często się jakieś skurczybąki respią. I to bywa problematyczne. Nie no, nie ma. Jednak nie trolują. Pewnie tu nie ma final bossa. Gra zapomniała go kurna wstawić tutaj. I nie wiem, no co ja... Mam czekać, aż on przyjdzie do mnie? Destroy Road and the Rat Kind and the All Broken Sewers Mains in the Realm. No to nie, no coś tu musi być ukryte, bo inaczej nie. Nie wiem, co ja mam zrobić. Całą mapę odkryłem, nie widzę wroga, tylko mi się na ryju respi co jakiś czas. No kolejna tutaj fala przeciwników przyszła do mnie. Z wielu stron w sumie, wam powiem. Ciekawe. Ja cały czas rozbudowuję na lewo i prawo, co popadnie. Mam bohaterów do rekrutacji. Chyba tego nie odbudują. Nie ma gnomów, to Guardhouse'a tego nie odbudują. Nie wiem, czy wy tutaj jesteście w ogóle? Jak nie, to zajmować się tą sprawą. Jesteście teraz, no niezbędne, nie ma co ukrywać. Olać wszystkie inne fronty, tak to nazwijmy. Front południowy bardzo jest nas boli w tym momencie. Fajnie, bo jakbyście się zajęły. No bo muszę znowu teraz hajs wywalić na jakiegoś Guardhouse'a. Ten Guardhouse akurat ładnie ich trzymał na jakiś czas. Ja przy okazji sobie bibliotekę buduję. O kurde, bele, tutaj jeszcze te przyszły. Ale nasi tutaj bohaterowie mają upgrade'owane bronie. Dzięki akurat Magic Bazaar, bo tutaj chyba jakiś ogień daje. Jedna z tych, tych toników, tak to nazwijmy. A zaraz jeszcze u czarodziejów będą mogli sobie upgrade'ować po prostu bronie na wyższy poziom. No, umagicić je, tak to nazwijmy. Będzie jeszcze lepiej. No kurna, nie widzę. Czy on ma się zrespić, ten Rat King? Czy on gdzieś tu łazi teraz? Ja go nie widzę po prostu, tego przeciwnika. Jeszcze nie wiem, czego mam oczekiwać w tym momencie od tej gry. Ja pierdolę, no.
podszedł se, pachnął to, bo pezanci są... Nie, a jeszcze oni jakieś spera mają na sobie, że się wolno poruszają. Nie, to dopiero mamy przerąbane. Musimy teraz bazować na tym, co by po prostu mamy, bo oni na nic tam nie zbudują, ani praktycznie nie zdążą naprawić. Dużo naszych postaci ten spell objął, nie wiem skąd on się wziął. Nie mamy tutaj nic, nic tam nie wisi nad tym. Czy ja mogę coś sprawdzić, na przykład jakie spele mają na nim? Harm Undead? Nie, nie widzę żadnego spela, znaczy jakby żadnego, żeby gdzieś efekt był rozpisany. Co go boli, tak to nazwijmy. Może go boli, że Rychupeja ma szansę uczciwie zarobić. Czyżby to było to? Bo ja szczerze czekam, aż się jakieś dymy zaczną. Broken Sewer Mainy się pojawiły. Możliwe, że to jest to. Możliwe, że to jest endgame. Zbliżamy się do endgame'u. Akurat sobie kilka rzeczy, budynków pobudowałem. Bohaterami już sramem w tym momencie, szczerze mówiąc. Dawaj na Veteran Guardu w tym momencie. Nie wiem, czy tutaj jest jakiś... ten, większe niebezpieczeństwo koniec końców wyjdzie? Czy ktoś mi w ogóle jakiś bohater podczas tego finałowego starcia mi zdechnie? Bo Ratkinda przynajmniej nie widzę. Czy on powinien być jakiś dowalony, czy coś? Jest! Jest gościu! Full focus na nim. Full focus. Full many, mam tego dosyć po prostu. Już nawet nie wiedziałem, gdzie jest mój cel. Co ja mam zrobić, żeby to wygrać? I znalazłem cel. No naprawcie to proszę. Gdzie są gnomy, jak są potrzebne? Ale chyba wszyscy już się fokusują na tym typie. Udało się. Fokus udany. Weźcie tutaj się jeszcze odpalcie może. Trzeba to zniszczyć, te sewer mainy. Broken sewer mainy. Ja mam misję z głowy. Ale nie no, ładnie się rozbudowałem w międzyczasie. Udało się przetrwać. Udało się dać. Ale mogliby napisać, że będzie jakaś konkretna fala na przykład, albo w przeciągu miesiąca on zorganizuje siły i cię zaatakuje. To by jakoś inaczej wyglądało. A tak troszkę... myślałem, że gra się zbugowała. Czy sewer ten main ostatni złamany? Tutaj jeszcze jest do tego, do zniszczenia. A, ja to nic nie dałem. Macie od razu tysiaka nawet, bo... why not? Czemu by nie? Mamy rozbudowane po dwie świątynie Heli, dwie świątynie każdego bóstwa praktycznie rozbudowałem. Wieże magów, tutaj gildie magów na maksa. Dwa razy rogów. Trzeci raz budowałem, nie wiem czy to się zbudowało koniec końców, może nie, może rozwalili akurat. Trzeci raz już warrior, trzeciego Warrior Guilda budowałem w tym momencie. Ale chyba akurat te stwory zniszczyły. Ale udało się wygrać. The death of the Ratman leader, Roden, sent those vermin scurrying back to the safety of their sewers. It should be a long time before they again mount an assault on the surface. At least I hope that's the case. No i udało się. Udało się po prostu odeprzeć skawenów. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za oglądanie. Rozegraliśmy wszystkie na razie misje na poziomie Advanced. Chyba wszystkie pokazałem, bo... no ja te półtora tygodnia przerwy, w międzyczasie sobie pograłem na laptopie, więc wątpię, że była jakaś misja, którą rozegrałem sobie podczas przedostatniego odcinka, po przedostatnim odcinku, którą skończyłem. Przez co pokazało mi gwiazdkę i nie rozegrałem jej na nagraniu. Więc widzimy się następnym razem na misjach od eksperckich. Na eksperckich mam nadzieję, że poradzimy sobie równie dobrze. No i co? Do zobaczenia. Na razie cześć, pa!